tak, ja bardzo krótko, bo bardzo dużo się tutaj mówi o tym tramwaju wokół. Ja słowa do pana prezesa Dariusza Andrzejewskiego. Panie prezesie, nie ja pana, można powiedzieć, wpuściłem na tą minę, tylko dwie inne osoby, dlatego, ale w imieniu własnym przepraszam pana, że po prostu przez takie rzeczy musi się pan tłumaczyć. Taki tramwaj wodny można było zakupić, można to znaleźć w internecie za dużo mniejsze pieniądze, które były sprawdzone, żaden prototyp, które po prostu bywają gdzie indziej, odnosząc się do tego. Ale jeszcze inna rzecz. Jeżeli chcecie państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, czy on może pływać na wadzie, jaki ma skręt i więcej na temat tego tramwaju wodnego, to bardzo proszę porozmawiać z panem Romanem Latanowiczem. Ja z nim rozmawiałem i o wielu rzeczach nie chcę mówić, bo były już tutaj powiedziane. I ci, którzy po prostu nie wierzą w to, co niektórzy radni tutaj mówią o skręcie, o tym, czy on może pływać na wadzie, czy nie, zapraszam do pana Romana Latanowicza, który może bardzo dużo powiedzieć. Myślę, że wszyscy go znają. Wszyscy go znają i nie ma sprawy, panie Jarosławie. Ma pan rację. Ta popierdółka, ten tramwaj wodny, to jest jedna wielka pomyłka, która jest bardzo kosztowna i my za to wszystko zapłacimy, trzeba podkreślić. To jest temat, który jest aktualnie poruszany na posiedzeniu Rady Miasta i możemy odsłuchać, posłuchać live posiedzenia Rady Miasta, ale oczywiście zaszły zmiany. Wchodzimy sobie na stronę konin.pl, później wchodzimy sobie na BIP, naciskamy transmisja z sesji Rady Miasta i cóż się okazuje? Nie możemy już odsłuchiwać posiedzenia Rady Miasta w programie takim jak Winamp i tym podobnych. Nie mamy już linku, gdzie można było po prostu adres bezpośredni sobie do odtwarzania i zapisywania audio w wersji off, żeby można było później odsłuchać. I przekierowanie jest na stronę mianowicie HD System. Czyli po pierwsze, nie mamy możliwości, żeby to wszystko samodzielnie archiwizować. Mimo że utrzymujemy tą całą radę tego prezydenta jednego, drugiego, trzeciego, to teraz niestety jeszcze prawdopodobnie płacimy przez jakiś rozkaz gdzieś tam kogoś wydany. Płacimy za transmisję komuś, jakiejś firmie zewnętrznej HD System. I niestety ta transmisja, ten system jest w wersji Java, czyli jest player, nie ma już możliwości uzyskania linku bezpośredniego, nie widzę tutaj nigdzie na stronie do odtwarzania i retransmisji, żebym ja mógł teraz poprzez własne serwery radiowe nadawać gdzieś w inne miejsce, ewentualnie archiwizować tutaj na sprzęcie bezpośrednio, żebym całe posiedzenie Rady miał zarchiwizowane. Dlaczego tak to zostało zrobione? Dlatego, żebyśmy za dużo nie mogli, żebyśmy występowali do właśnie biura Rady Miasta o właśnie te archiwa wszystkie. Niby w playerze są jakieś tam posiedzenia Rady Miasta, ale nie wszystkie. Po pierwsze. Po drugie, program jest w wersji javowskiej, Flash i tak dalej, wszystkie te opcje są używane, a już ta technologia jest wycofywana właśnie z opcji przeglądarek i stron internetowych. Nie wiem, który znawca z Urzędu Miejskiego, kto tak bardzo bystry, zlecił firmie zewnętrznej utworzenie playera i chyba chodziło o to, żeby nie było właśnie tego linku dostępu bezpośredniego do możliwości nagrywania i do możliwości odsłuchiwania przez inne otwarte, open source'owe programy, takie na przykład jak tutaj Open Radio. Niestety, panowie, którzy zadecydowali o tym i pan prezydent powinni wiedzieć też, że jest możliwość nadawania free, są serwery radiowe, które mogą wykorzystać taką opcję. Ewentualnie maksymalnie możemy zapłacić kilka dolarów na miesiąc i samodzielnie jako miasto możemy takie transmisje robić. Są pracownicy zatrudnieni, jeśli chodzi o transmisję, są pracownicy, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Nie wiem, dlaczego taka opcja została zakupiona gdzieś zewnętrznie za jakieś tam pieniądze. To mnie bardzo interesuje i będę prosił radnego, żeby się spytał, ile to kosztuje, ale jest to kolejne posunięcie, żeby ograniczyć właśnie kontrolę
podatników, mieszkańców nad posiedzeniami Rady Miasta i też nad tym, co się dzieje na tych komisjach i radach miast, miasta Konina i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie to jest to posunięcie, ta cała afera, która była związana z jawnością posiedzenia Rady Miasta. Pan przewodniczący był bardzo przeciwny temu, żebyśmy mogli sobie tutaj nadzorować i żebyśmy mogli cokolwiek więcej wiedzieć na ten temat. Oponował, żeby występować do ratusza z byle zapytaniem. Oczywiście ratusz udostępni. Powiem szczerze, jeśli chodzi o transmisję audio, jest to tak tanie i tak proste, że nie potrzebujemy zewnętrznych, starych programów w starym systemie, bo jest to player zrobiony w Javie, flashowski, zupełnie niepotrzebny. W dodatku obciąża jeszcze, musimy sobie dograć po prostu z Adobe specjalne oprogramowanie, żeby to odtwarzać. To, co było, było bardzo dobre, tylko kwestia, że mogliśmy sobie w każdej chwili pobrać link, wrzucić gdzieś na Face'a i wszyscy mogli odsłuchiwać, mogliśmy wrzucić na własną stronę, mogliśmy z tego zrobić retransmisję i to komuś przeszkadzało. To było zbyt jawne. Apel do pana Jarosława Sidora, mojego radnego. Jeśli mógłby pan spytać w moim imieniu na posiedzeniu Rady Miasta, ewentualnie wcześniej, kto zlecił właśnie coś takiego, jak stworzenie nowego playera, zupełnie niepotrzebnego. Jaka firma to zrobiła, ile za to zapłaciliśmy my wszyscy i kto zlecił, gdzie mogę to zobaczyć i tak dalej. Uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. To, co było, było dostępne i można było zupełnie za darmo to wykorzystywać. Teraz jest ograniczenie. Nie mamy możliwości linku zewnętrznego, nie mamy możliwości odtwarzania przez Winampa, nie mamy możliwości nagrywania samodzielnego na własnym sprzęcie. I chyba o to chodziło komuś z Rady Miasta, ewentualnie ten chory pomysł gdzieś dotarł. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chyba chodzi o pieniądze. Jeśli kolejnym razem takie dziwne pomysły kosztowne zostały tutaj wprowadzone, to musimy zacząć się temu przyglądać, ile prezydent, ile rada, ewentualnie jakaś komisja płaci właśnie mediom zewnętrznym. Ile i po co? Komu to potrzebne w ogóle, żeby sponsorować media zewnętrzne, jakieś zewnętrzne spółeczki i tak dalej? Nie stać nas na to. A tym bardziej teraz, kiedy mamy tak kosztowny tramwaj wodny, który w każdej chwili, moim zdaniem, jak pokazywałem na filmiku, który zrobiłem, ten tramwaj jest po prostu pokraczny, niebezpieczny i uważam, że jest za dużo szumu, za dużo kosztuje. I to jest wszystko nasz koszt, mieszkańców i podatników. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Zobaczymy, co będzie dalej w temacie. Odsłuchujemy dalej posiedzenie Rady Miasta. Do widzenia.